So what is a promising variety? Because it's very subjective. No i to jest pytanie, co to znaczy, że odmiana jakaś jest obiecująca, tak? For sure it's a good fruit to eat. Generalnie podstawa, no to ma być smaczne, dobre do jedzenia. What is a good fruit to eat? I tu wiecie Państwo, pytanie, co to znaczy, że jest dobra do jedzenia. To jest bardzo subiektywna ocena tego parametru. I will say for sure with bricks, because a fruit without bricks, without sugar is not good. Oczywiście to jest kwestia no, poziomu cukru, oznaczoną bricksem, czyli no, bez tego bricksa not nie soft. Będzie dobrej odmiany. Not soft. Nie może być miękka. But what else, I mean? I co tam jeszcze dodatkowo powinno być w tej odmianie nowej? And research, as I for, research new genetics, we can answer to for the producer because of the productivity. Not trees not to be biennial, easy to produce with resistance. That's our objective. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o ich cele z punktu widzenia no, przyszłego użytkownika, czyli samego sadownika, to przede wszystkim to jest plonowanie, czy produktywność. Druga sprawa to jest brak przemienności w owocowaniu. Ma być też łatwa dla użytkownika, czy dla sadownika i różnego rodzaju odporności powinna posiadać. Added to that, for the marketer it needs also arguments for quality environmental point and also a good pack out. What kind of environmental arguments you can use in case of new variety? Carbon like resistance, for example, to speak okay. about the phytosanitary. Dla firm, które będą to później oferować na rynku, tutaj dyskutowany jest argument tej przyjazności dla środowiska. Zapytałem się, o co tutaj może chodzić. Chociażby to, że jest na przykład, nie wiem, odporna na parcha, więc jest mniej zabiegów chemicznych, mniej pozostałości, mniej jeżdżenia traktorem, mniej CO2 do środowiska. No i oczywiście ten plon końcowy, czyli to, co wyjdzie, jeżeli bezpośrednio z drzewa sprzedajemy, albo to, co jeżeli w trakcie pakowania później po przesortowaniu idzie do odbiorców. For the consumer it must be tasty, but I say already, original, because you have a lot of competition now also in new varieties, consistent, good shelf life, in the kitchen it must stay good, also good storage, perfect will be no residue. I dla nas, jako dla tych, którzy będą te jabłka na końcu konsumować tego łańcucha, to jest oczywiście ten optymalny smak, bardzo dobry smak. To jest, że coś jest w niej oryginalnego, że to jest też to wyrównanie i proszę Państwa shelf life, czyli możliwość, bo pamiętajmy, że jak klienci kupują sobie te owoce, to też kilka dni one u nich w różnych warunkach, niekoniecznie w lodówce spędzają, więc też jest ważne, jak ten owoc po zakupie w sieci handlowej, czy tam gdzieś na bazarze się zachowuje. I co może być też istotne, coraz bardziej istotne, to mało albo wcale pozostałości. And I confirm you that the perfect one doesn't exist. Pocieszające jest to, że nie ma perfekcyjnego jabłka. Ja mam na imię Adam, jedno perfekcyjne jabłko z Ewą zjedliśmy. Skutki są, proszę Państwa, fatalne do dzisiaj też. So commercially I don't know any varieties who have all those qualities. Czyli są po prostu nowe, ciekawe odmiany, ale zawsze coś tam może się w nich tam zdarzyć. But that's our objective. A to jest ich cel, żeby zbliżać się do tej perfekcyjnej jednej. So which type of varieties can make the market progress? Jakie odmiany mogą no, zagwarantować postęp na rynkowy, tak? So what I told you already, better taste, more bricks, better crunchiness, sweet, or tangy, tangy is acidity, storability. Czyli jeżeli chodzi o te odmiany, to mogą mieć lepszy smak, więcej cukru, mogą być crunchiness, czyli bardziej chrupkie takie przy gryzieniu. Mogą być albo bardziej słodkie, albo bardziej kwaskowate i też możliwości, jest zdolność ich przechowywania. Varieties with originality, snacking, red flesh, sabacid is without acidity. Oczywiście tu już mówiliśmy o tym, że mogą być bardziej odporne na pewne choroby, czy nawet szkodniki, albo tolerancyjne, ale też proszę Państwa, to jest taka nowe przeznaczenie tych owoców, czyli snacki, takie malutkie jabłka, które można na dwa razy ugryźć, taki projekt Rocket jest na przykład. Są też jabłka, już o tym było dzisiaj wspominane, o czerwonym miąższu. I jabłka zupełnie bez kwasu. So that's just example. Tylko przykłady, bo tego jest więcej. You have two type of varieties. You have the varieties that can be now market as with a marketed organization, but also you have varieties that always are launching without this market, this organization. Czy tutaj mamy dwa typy wprowadzania takiej nowej odmiany na rynek. To są odmiany wprowadzone przez organizacje, czyli no możemy, you mean by organization, club variety. Czyli tu mówimy o odmianach klubowych, tak? Ale jako drugi typ są te odmiany, które są po prostu ogólnie dostępne dla wszystkich.
And we try always to be in the two sides, because everybody cannot plant in a club system. W ich tutaj działaniach hodowlanych starają się zawsze być po obydwu stronach, dlatego że nie wszyscy i nie wszystko mogą uprawiać w ramach klubów, także te odmiany ogólnie dostępne też są potrzebne. And so just to give you an example, those type of varieties which are not in club are most of them more local. Jeżeli są te odmiany, które są nieklubowe, to w jego ocenie są głównie, przeważnie takie odmiany są bardziej lokalnymi odmianami. So I gave you some example of our catalog, like Lafayette, Pilot, Crimson Crisp or Ivor. I tutaj macie Państwo na tych zdjęciach przykłady właśnie takich odmian. But that's not always true, because we have some example of varieties that are planted by million trees, which are completely not in club system, like Story in Red. Ale mamy też odmiany, które nie są klubowymi, ale mogą być nawet sadzone w ilości miliona drzew, jak Lafayette, nie? Story in Red. Story in Red, odmiana po państwa prawej stronie. But I speak about Europe, because if you go, for example, in America, you have found that Onycris in America has been developed without club, opposite to Europe. I jeżeli na przykład mówi tutaj po przypadzie Europy, bo na przykład w Stanach to jest trochę inaczej, na przykład Honey Crisp został wyhodowany i nie jest odmianą tam klubową. But to push a new variety without an organization, it's more and more complex. I coraz trudniej jest niestety te nowe odmiany wprowadzać na rynek tak, żeby były ogólnie dostępne, bez stworzenia ich jako odmiana klubowa. Because on the supermarket there is already a lot of references. I dlatego, że w tych references, there's a lot of varieties. Dlatego, że na przykład w sieciach handlowych tych odmian jest w tej chwili bardzo, bardzo dużo już dostępnych. It needs a lot of energy to push a new variety. W związku z tym, żeby wprowadzić do tych sieci handlowych nową odmianę, potrzeba bardzo, bardzo dużo energii, tak? And if it's not in an organization, who will make this effort? Tu jest wtedy problem, jak to jest odmiana ogólnodostępna, kto będzie tą wielką promocję, marketing wkładał. That's the limit of this. So you mean if there is a common, it means that it belongs to nobody, yes? So nobody will... It belongs to, yeah. Należy do wszystkich, to wtedy należy do nikogo, tak, do końca. So, the new trend that we see everywhere in Europe, but also now in the world, it's a group of varieties planted and sold through licensed marketers. I proszę Państwa, to co widzimy coraz częściej, nie tylko w Europie, ale też w innych krajach świata, to jest to, że to są odmiany, czy nawet grupy odmian, które są odmianami klubowymi, sprzedawanymi pod licencją. There is not one model. Nie jest tak, że to jest tylko i wyłącznie jeden model. There is not one truth, there are several truths. Mówi, że to nie ma tak, że jest jedna prawda. Wiele tych prawd jest. Zresztą są trzy prawdy, ale nie będę mówił jakie. But it's clear that we have some model with several marketers. We have model with association of marketers together, and we have some model with worldwide one leader marketer. Czy mamy taki model, gdzie mamy, proszę Państwa, tylko jedną tą firmę czy grupę firm sprzedających daną odmianę? To, że mamy ich kilka, albo że po prostu jakaś grupa po prostu się tworzy i współpracuje razem w obrębie tej właśnie jednej odmiany klubowej. Also we can have a variation of geographical parameters. Również czasami jest to ograniczone rejonem sprzedaży czy uprawy geograficznej. Może być kraj, nie wiem, kontynent. We have some club variety, marketed variety local, but we also worldwide. Mamy odmiany klubowe, które są tylko lokalne, krajowe, ale są odmiany, które są odmianami klubowymi, nazwijmy to ogólnoświatowymi. And the advantage to be with a marketed variety is to sell on market with a real target marketing strategy. Tym plusem tej odmiany klubowej ma być to, że do niej jest przypisana ściśle strategia marketingowa i to ma być siła tej odmiany i to ma umożliwić wprowadzenie tej odmiany na rynek. In line with the customers, the quality of the product, the brand building, but with also a story to tell. Przede wszystkim to jest to, że wiemy, do jakich to
konsumentów ma iść, jaka jest ta strategia, w jaki sposób ma wyglądać jakość tego jabłka. A to jest to, co ciekawe, to jabłko ma mieć historię wokół siebie, ma być zbudowana wokół tego jakaś ciekawa historia. And it's what I say to a lot of marketers, don't forget that it will work only if producer earn money. Pamiętajcie to, co zawsze mówi wielu tym firmom, które będą sprzedawały daną odmianę klubową, że to zadziała tylko wtedy, kiedy sadownicy też na tej odmianie zarobią. Marketers also. Ci, którzy później będą ją wprowadzać do dystrybucji, też na niej zarobią. The customer also. The supermarkets. I również klient. But that the consumer is happy. Chodzi o to, że po prostu klient, kupując tę odmianę, ma być, wydając te pieniądze, ma być zadowolony. Ma mieć jakość, smak, to, co ta historia miała ze sobą nieść. Pamiętajmy, że za tą odmianę klubową, no, z założenia klient będzie płacił więcej niż, nazwijmy, odmianę standardową. No i musi mieć jakby tutaj, no, argumenty, dlaczego więcej tych pieniędzy wydaje. And that the owner also of the variety can win from this. No i na samym końcu oni, jako właściciel odmiany, też chcieliby na tym, nie ukrywajmy, zarobić. So there is a lot, there is known variety that Pink Lady is the most known perhaps in the world today. Prawdopodobnie wszyscy Państwo znacie, to jest najbardziej również rozpoznawalna odmiana klubowa na świecie, właśnie odmiana Pink Lady. And that's one of the oldest one. I co ciekawe, to jedna z tych najstarszych odmian klubowych. Another which is old but not so many, so much known is Cameo. Druga odmiana z tych starszych to jest odmiana Cameo. After came Jazz, Honey Crunch, Kenzie. I tu widzicie Państwo, później nadeszły odmiany takie jak Jazz, Honey Crunch. And those varieties are quite now worldwide, but not always in club. Jest również, could you repeat once again? All of them are known quite worldwide, but not in the world in club. Aha. Sometimes in club in Europe, not in America. One są, często są znane na całym świecie, ale niekoniecznie są też na całym świecie odmianami klubowymi, tak jak na przykład jak Honey Crunch. And you have also long experience with small marketed variety because it exists, like Antares, Choupette and others. Ale mają też doświadczenie z takimi mniejszymi odmianami klubowymi, czyli jakby o mniejszym trochę zasięgu. Because what we say, I don't like club, I say always marketed variety. On nie lubi słowa klubowa odmiana, bardziej, nie wiem jak to po polsku powiedzieć, zarządzana, zmarketingowana odmiana, wprowadzana tak ściśle, na specyficznie na rynek. A marketed variety is not specially for all the world, it's not specially worldwide, it can be also local. Pamiętajmy, że ta odmiana klubowa to niekoniecznie musi być odmiana na cały świat, ale może być właśnie dostosowana do jakichś lokalnych potrzeb. And we have example of companies that make perhaps 20-25 tons total, who take a variety for development in the national perimeter. Są też takie firmy, które po prostu szukają odmiany, żeby tylko na rynku lokalnym, krajowym, w danym kraju, tylko i wyłącznie ją sprzedawać, bo jest takie zapotrzebowanie. It was answering, for example, I take the example of Antares. It's a variety who belongs to us, but it has been developed now since 20 years by a group in a Loire Valley. Daję przykład takiej odmiany, która jest właśnie Antares, hodowana przez nich i ona jest produkowana właśnie w Dolinie Loary. They wanted to have a variety with less spray. Szukali odmiany, która będzie wymagała mniejszej ilości zabiegów środkami ochrony roślin. And better than Elsta, which was the market. I żeby była lepsza niż Elsta, który był takim standardem na rynku. And they chose this variety because it's a scab resistant variety. I wybrali właśnie tę odmianę Antares, bo ona jest parchoodporna. With Elsta parents, it looks like an Elsta. Ale dzięki rodzicom wygląda prawie jak Elstar. With better quality than Elstar. Z lepszą jakością niż Elstar. But the variety is not sufficient to be worldwide, and they have developed it only in the. Ale ta odmiana, no, nie uda się gdzie indziej. Oni twierdzą, że właśnie w tym miejscu do tych konkretnych klientów wymagań akurat ta odmiana im pasuje. And all the image of our own structure, a été portée par. I została wypromowana właśnie. By this image of this variety, which is more true, less spray. I ta odmiana, jakby ta historia, która była powiedziana przy tej odmianie Antares, to właśnie, że to jest, zachowuje wszystkie te super cechy tego Elstara, natomiast przede wszystkim jest
mniej zabiegów na tej odmianie ma taką specyficzną cechę, że no jest zdrowsza po prostu. And I just take this example just to tell that by my experiences, no variety will work if there is not a nice story and a big motivation and passion from the marketers. I podkreślę jeszcze raz, że no nie udało się wprowadzić żadnej odmiany klubowej, jeżeli nie było to popierane bardzo ciekawą, przemyślaną historią, strategią, też wprowadzaną przez wszystkich tych marketingowców i firmy, które chciały tą odmianę wprowadzić na rynek. To develop a new variety, that's a business, but it's not only a business, it's also a lot of energy, a lot of investment, and it needs really to have a passion, to have something to push. Oczywiście wprowadzenie nowej odmiany to jest biznes, ale nie tylko biznes, tylko jest potrzebna dużo energii, dużo pomysłowości, ale dużo też pasji i dużo inwestycji, nie tylko finansowych, ale też właśnie pomysłów, marketingu, przemyśleń, badań, po to, żeby to trafiło w cel. So I didn't give all the club variety for the marketed variety today, but there is new one now are planting Zingy, Fred with Tatsupia, Street Tango, Envy and so on. To widzicie Państwo, no nie wypisał wszystkich, to mamy ich bardzo dużo tych nowych, które są wprowadzane na rynek klubowych, ale Zingy, Fred, Sweet Tango, Envy, GS66, także na pewno będzie ich jeszcze sporo. And new one are coming. Nowe nadchodzą, tak. So to launch a new marketed variety, it needs a good variety. Żeby wprowadzić przede wszystkim tę odmianę klubową, no zacznijmy od tego, że powinna być to dobra odmiana. And it needs not only that it's good, not only the motivation what all already said, but also a place on the market. To wprowadzenie też odmiany wymaga, żeby no, znaleźć dla niej miejsce na rynku, żeby dla takiej odmiany taka nisza rynkowa czy potrzeba rynkowa też zaistniała, albo żeby ją znaleźć. The marketer or the group of marketers must believe in the product, must spend time, and must have the structure to spend this time. To jest też ważne, że czy to będzie organizacja, czy firma, czy grupa, nie wiem, czy stowarzyszenie grup producenckich. Ja mówię tutaj, odnoszę się na przykład do Włochów chociażby. To nie tylko jest to, że chcą tą odmianę, ale muszą mieć też strukturę, odpowiednie zasoby ludzkie i wiedzę, czas i pasję do tego, żeby tą odmianę wprowadzać. To nie jest na zasadzie pstryknięcia i już jest. We need also to have the capacity, the finance capacity to invest. To też jest ważne, żeby mieć zaplecze finansowe, bo to jest inwestycja. And also if they need, if they are not by themselves producer, they need producers be around them to believe in this project. Jeżeli ta firma czy grupa firm, która będzie wprowadzała odmianę klubową, sama nie jest producentem, to też musi mieć dostęp do bazy producentów, którzy w odpowiedni sposób wyprodukują odpowiednią jakość tej odmiany klubowej.